Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Dir Simulator i dzisiaj, słuchajcie, będziemy przechodzić do nowego świata naszym jelonkiem. Naszym pięknym jelonkiem będziemy przechodzić do nowego świata. Mamy tutaj naszego oczywiście cyborga, który zajmie się pieskiem, ponieważ tu trzeba pokonać pieska jakoś, tylko czemu on nie dostaje? Czemu w ogóle to jest tak stworzone? Co niby daje krowa, tygrysy i nosorożce dla naszego Transformersa? O co chodzi? Ale dobrze, pokonajmy naszego pieska. Ło, nawet dzień się zrobił! Dobra, to będzie łatwe, widzowie, to będzie proste, to będzie wręcz banalne. I teraz, sorry, że wam nie pokazałem walki z bossem, ale już w poprzednim odcinku walczyliśmy z nim, więc to jest bez sensu. Lecimy zabrać pieska. W ogóle fakt, że możemy go nosić, jest strasznie dziwny. Zabieramy go do świątyni, mam nadzieję, że w ten sposób się to odblokowuje. Co się dzieje z naszym jelonkiem? Okej, teraz delikatnie go upuścić. Okej. I teraz, słuchajcie, stajemy tutaj. I co się dzieje? Tam na górze broń jest w ogóle. Portal się otworzył. Dobra, widzowie, tylko ja pójdę jeszcze po tą broń jakoś, nie? Albo zresztą tam będą lepsze bronie. Po co mi broń? Na furany jelonek, słuchajcie, leci przez portal. O kurde, jak to ładnie jest. Mamy jakiegoś nosorożca. Można go oczywiście od razu za... O, znalazłem nową broń. I to są blastery jakieś. Dobra, idziemy walczyć z nosorożcem od razu. Walić policję w ogóle. Jak to wszystko szybko jeździ teraz. Proszę się przesunąć, drzewka. Czemu my biegając rozwalamy drzewa? O co chodzi? Ten nosorożec, słuchajcie, wydaje mi się, że on jest zniszczalny. Wyleciał z niego mniejszy nosorożec. Czy mogę nim jeździć? Proszę, powiedzcie, że mogę nim jeździć. Wespniemy się, proszę bardzo, jak zwykle, głową naszą. Czy można nim jeździć? Nie można nim jeździć! Czy można go jeszcze bardziej rozwalić? I czemu tu jest wielki chomik, który sobie biega? Wow, jakieś super buty dostaliśmy! Wow, teraz można szybciej jeszcze biegać! Proszę bardzo, czy można... Co to jest? O nie! Czy to jest jakiś super... Nie! Dlaczego jelonek się zamienił w motocykl? O co chodzi? Czemu pani albo pan stoi na wodzie? Czy to był Jezus? Ten motocykl jest mocny! Przecież on się przebija przez wszystko. Co się stało z tą policją? Czy z grobu będą wychodzić owce? Co? Czemu człowiek się zrespi? O kurde! Elektryczna owca jakaś! Czy można się wbijać w budynki? Czy można się wbijać... O, to 100 zadaje! Dobra, to nie jest źle, ale gdzie jest ta owca? O kurde, tu jest! On czymś strzela! On strzela owcami elektrycznymi! Ale on jest mocny! Dobra, nie, widzowie, musimy się przygotować. Musimy się przygotować, a musimy się przygotować w ten sposób, że ja muszę porozwalać jeszcze budynki, bo nie mam żadnych szans z nim. Dobra, mamy jakieś bronie. W ogóle przez to, że mamy te buciki, można tak szybko bić wszystko. I to jest jakiś mega wytrzymały budynek. Dobra, dobra, widzowie, damy radę, damy radę, damy radę. Jest! Dobra, szybko. Wow! Co to jest? Jakiś shotgun dostałem. Dobra, pokonałem go. Czekajcie, czy... Teraz miś prowadzi samochód. O kurde, w Transformersa się zamienił. O nie! Dobra, czy wypadła... Co my mamy za bronię, Ja mogę latać! Co? Czekajcie, czemu ten byk ma dziwną twarz taką? Co się z nim dzieje? Co się z nim dzieje? Ale ten samochód jest wytrzymały! Ja nie mam z nimi żadnych szans, słuchajcie! Musimy stąd odlecieć. Mamy tutaj... Co to za wielkie bronie tu są? Nie! Czekajcie. Okej. Tu jest kolejna jakaś broń, tu są kolejne... Jezu, na tych dachach są wszędzie bronie! Dobra, widzowie... Wygraliśmy. Zaraz zobaczę, jak to mocno strzela, nie? Jakieś rakietnice tu są! Jak my wyglądamy? Świetnie wyglądamy. Stojąc jeszcze lepiej. Lecimy na misję, widzowie. Dobra, zobaczmy, na co stać naszego jelonka. Ogólnie go nie widać już praktycznie. Wow, budynek zniknął w chwili!
chwilę. Czekajcie, mogę wybrać jakiś budynek, na przykład ten. Okej, dobra, jednak jest wytrzymalszy. Musimy najpierw się uporać z tymi frogami. Ale my tak już dużo bijemy, że bez problemu żadnego ja ich pokonuję, nie? Czy coś z nich wypadło? Mogę po prostu złapać tego cyborga. Ale co to są za różne takie właśnie rzeczy? Okej, myślałem, że się jakiś boss zrespi. Nie no, któryś z tych to musi być jakiś boss, nie? To by było dziwne, jakby nie było. Ale już tak szybko można wszystko rozwalać. Dobrze, ale zajmijmy się tym nosorożcem, nie? Bo on jest podejrzany, bo cały czas wychodzi... Co to za serduszko? Co to za serduszko tam było w środku? Czekajcie, czy można się nim uleczyć? Czy można do niego wejść? Widzowie... nie można wziąć tego serduszka. Czy ja utknąłem? Co się dzieje z naszą postacią? O! Dobra! Wyszedłem! Dobrze, niszczymy ostatniego nosorożca. Zobaczmy, co się stanie. Ale to jest już chore, ile tego jest. Okej. Wyszedł kolejny nosorożec. I ten jest już mega wytrzymały. Proszę bardzo. Co się stanie? Coś spadło. O kurde, miecz świetlny mamy! Jak on bije? O... O, miecz świetny, mocno bije. Teraz się pies zrespi. Dobra, poczekajcie, musimy ogarnąć, co tu jest. Teraz musimy znowu psa tutaj przyprowadzić. Dobrze, a czy możemy zniszczyć ten główny budynek? W ogóle tutaj jest ta koala znowu, tylko jakaś cybernetyczna. Czy można ją jakoś pokonać? Ale ja się boję jej pokonywać na razie. Najpierw bym pokonał tamtego pieska. Ale czekajcie, czy można to rozwalić teraz? Nie no, nadal zero, bijemy. Jak on ma budynki na 3 hity? To jest chore. Ale już nie mamy więcej co zebrać. Tak naprawdę mamy wszystko już na maksa. Słuchajcie widzowie, lecimy z nim. A nie, to chyba nie jest nadal boss. Trzeba się najpierw pozbyć tych. Co tu się dzieje? Ile ich jest? Biegnij, jelonku. Dobrze, dobrze. To koniec ich. Koniec wszystkich. O, owce zostały pokonane. Patrzcie, ile tego tu jest. Jedna nawet, słuchajcie, tańczy. O, zniknęła. A nie chciałem ich pokonywać mieczem świetlnym, który tutaj... tu gdzieś powinien być. Mam nadzieję, że się nie zgubił nigdzie. O, mamy kolejną broń. Czemu ten pies się coraz szybciej kręci? Czy tak powinno być? Tu nawet bronie z tych grobów wypadają. Wow, jakaś nowa. Ile ja broni w ogóle pominąłem. Dobrze, proszę bardzo. Czemu on się tak szybko kręci? Co jest z nim nie tak? Dobra, bo ja oczopląsu powoli dostaję, nie? Nie, niech się kręci. Niech się kręci, zostawmy go w spokoju. Musimy jeszcze parę rzeczy zniszczyć. O, tak, czy on się teraz zrespi i wreszcie zwolnił? O nie. O kurde, jakaś galaktyka się otworzyła. Znaczy, dziwne jakby galaktyka się otworzyła. Ale no, wiecie o co chodzi, portal jakiś wyglądający jak galaktyka. Czy ja mam tam wejść? Czy ja mam tam wejść, serio? Nie no, widzowie, musimy się przygotować do tego. Jak najbardziej się da. A właśnie, czy można jeździć takim samochodem? Latającym? W sumie wszystkie samochody powinny latać. Proszę bardzo, wsiadam. Wiedziałem! Działa! Ale się tym fajnie lata. Da się przyspieszyć? Nie da się przyspieszyć. Dobrze, koali na razie nie atakujemy, bo ja się jej boję. Po prostu ja się jej boję, że ona nas skrzywdzi. I co to jest za kot tutaj? Czy można tego kota walnąć? Nie da się. Dobrze, widzowie, wchodzimy do portalu. Wchodzimy jako jelonek do portalu. Jeżeli tam wejdę, wszystko zostanie zresetowane. Nie, nie, nie. To musimy najpierw pandę pokonać. Znaczy pandę. Koale. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Lecę z nią. Jak najszybciej. Nie mogę się dać jej dotknąć. No nie. Wróciliśmy do bycia zwykłym jelonkiem z powrotem. Znaczy... niezwykłym jelonkiem. Ale portal nadal jest, słuchajcie. Portal jest, więc to jest dobre. Jedyne co trzeba zrobić, to rozwalić milion rzeczy od nowa. Ale to zrobię poza odcinkiem. Dobra widzowie, mam wszystko. Mam nawet miecz świetlny. I uwaga, wchodzimy do tego portalu. Tylko trafić nie mogę, poczekajcie. Czy ja to zbierałem wszystko, żeby wszystko stracić? Co się dzieje? Czy my wypadliśmy do jakiegoś pokoju dziwnego? Jako zwykły jelonek oczywiście! Czy to jest król jelonków? Co to ma być? O nie, to jesteśmy przyszły ja! Czemu on do nas tak podchodzi?
Ziomeczku, ale wiesz, że możesz szybciej biegać, nie? Zobacz. Shift klikasz, co nie? I biegasz szybciej. Mogę zabrać ci tron już? Halo? Wow! Co? On wyciągnął jakąś katanę! Daj to! Zabrałem mu katanę! Skąd on to wziął? Dobra, pozbędziemy się go tym mieczem świetlnym! Miecz świetlny znacznie więcej bije, niż on nam! Takie mam wrażenie, chociaż... Co się stało? Co?! Czemu drugi wyszedł? Co to ma być? Jeszcze unikają strzałów! Co to jest za walka w ogóle? Ej, jak ja mam ich pokonać, jak oni tańczą sobie tak dziwnie i unikają moich strzałów pięknych? O co chodzi? Dobrze, widzowie, lecimy z nimi. Lecimy z nim! O, kołachy wyciągnął! No ale co to ma być? To nie fair! Dobrze, 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 mam teraz jego kałachy, słuchajcie, i teraz mam szansę. Dobrze, już prawie! Już prawie! Jeden nie żyje, widzowie! Dobra, teraz tego trzeba rozwalić, proszę bardzo. Najłatwiejszy przeciwnik. Znaczy, w sumie to ja jestem, nie powinienem siebie obrażać. Tak! Udało się, czy to koniec? Proszę, nie! Okej. Czemu ja poleciałem jako zwykły jeleń? Co się stało? Czemu on jest taki ogromny teraz? Nie, czy oni połączyli siły? Co my zrobiliśmy? Co my zrobiliśmy? Piesek nam pomoże! Wszyscy nasi wrogowie nam pomogą. Naprawdę. Czekajcie, czy my będziemy ujeżdżać pieska? Walka tytanów będzie! Dobrze, bijemy się z nim. Bijemy się z nim, jest to troszkę dziwna gra, ale... No... Nie no, mam jedno serduszko, on ma trzy! Dobra, jeszcze raz. Dobrze, po prostu trzeba czekać, aż on zaatakuje i to jest proste. Proszę bardzo, ostatnie życie mu zostało... Ała, ostatnie życie mu zostało, teraz się nie dam, teraz się nie dam. Bęk! Bęk! Ale to gra jest głupia. Czemu w ogóle biliśmy się z naszym przyszłym ja? Jeżeli zabijemy przyszłego ja, to czy będziemy się bić z przeszłym ja? Gra się skończyła! Czemu gość jest telewizorem? Czy tak zawsze było, ja po prostu nie zwróciłem uwagi? I czemu on jest taki wytrzymały? Proszę cię zatrzymać. Nic z niego nie wypadło. Jezu, jeszcze owce, jak szybko się tu znalazły! Dobrze, widzowie, ale musimy pokonać finalnie tą koalę. Nie odpuszczę, dopóki jej nie pokonam. Musimy unikać jej wszystkich laserów, jak tylko można. I wtedy będziemy... bezpieczni. Dobra, widzowie, taktyka jest taka, że strzelam w nią jak tylko mogę i uciekam. Od razu uciekam. Wracam do bycia jelonkiem.